Jeszcze raz witam bardzo serdecznie na drugiej części spacerów historycznych po naszej dzielnicy Siedlce, organizowanych przez Radę Dzielnicy Siedlce. Ja nazywam się Andrzej Nawara, przewodniczący Rady Dzielnicy. Tutaj witam też pana radnego, pana Mirosława Koźbiał. Też chciałbym przypomnieć, że podczas spacerów jesteśmy do państwa dyspozycji. Jeżeli byłyby jakieś sprawy związane z dzielnicą, chętnie na nie odpowiemy. I serdecznie witam pana Wojciecha Grota, historyka, pasjonata historii, między innymi pasjonata dzielnicy Siedlce, który dzisiaj będzie po raz drugi nas oprowadzał, druga część spaceru, więc przekazujemy mikrofon i słuchamy. Dzień dobry, witam państwa. Dzisiaj będziemy chodzić, spacerować po drugiej części Siedlec, bardziej w stronę Emaus. Nasz spacer zakończymy w rejonie kościoła świętego Franciszka. Pogoda w porównaniu z zeszłym tygodniem paradoksalnie, ale nam dopisuje. Jest troszeczkę cieplej, mimo że mamy okres chorobowy, infekcyjny, z którym część z nas, ja też troszeczkę walczymy, to cieszę się, że państwa widzę, że jako tako tutaj frekwencja dopisuje. W zeszłym tygodniu zakończyliśmy nasz spacer po drugiej stronie ulicy, w miejscu dosyć ważnym dzisiaj, ważnym też wcześniej, w czasach przedwojennych, i obiecałem państwu, ci, którzy byli w zeszłym tygodniu, to może pamiętają, że opowiem co nieco o tym, dlaczego to miejsce, w którym znajdujemy się teraz, po drugiej stronie ulicy, można uznać za swego rodzaju dawne centrum Siedlec, przynajmniej dla tej ludności polskiej, która tutaj mieszkała przed 1945 rokiem, czyli w czasach przedwojennych. Mówiąc pokrótce, jest to swego rodzaju miejsce, gdzie gromadziły się różnorakie instytucje, które na swój sposób aktywizowały społeczność tą polonijną, która tutaj pomiędzy 1920 a 1939 rokiem, zatem w czasach Wolnego Miasta Gdańska, aktywnie działała. Te zabudowania, które widzimy tutaj za państwem, one znajdują się w miejscu, gdzie niegdyś, już od przełomu XIX-XX wieku, mieściła się bardzo znana w Gdańsku restauracja prowadzona przez pewną Polkę, Marię Drążkowską. Restauracja o nazwie niemieckiej, Café Friedrichshain, ale restauracja, która w bardzo mocny sposób zapisała się w świadomości, w życiu tutejszej społeczności polskiej w okresie międzywojennym. Ta Polka prowadziła ten lokal tutaj przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego, ale także na początku II wojny światowej. W miejscu tym gromadziły się różnorakie, jak już wspomniałem, stowarzyszenia, organizacje polonijne. Tutaj działała też świetlica Związku Polaków, czyli organizacji, która miała na celu skupianie, właśnie aktywizowanie pod względem kulturalnym, organizacyjnym ludności polskiej. A ta świetlica była takim miejscem, gdzie ta ludność polska w poszczególnych dzielnicach, niezależnie czy to były Siedlce, czy to było Śródmieście miasta, czy to była Oliwa, czy to był Wrzeszcz, taka świetlica po prostu była takim miejscem, gdzie ta ludność mogła się spotkać, porozmawiać między sobą, krzewić tą kulturę, krzewić tą polskość w zdominowanym przez Niemców mieście. I ta świetlica tutaj istniała od połowy lat 30. krótko, kilka lat raptem, ale była takim miejscem, w którym ta ludność, jak już wspomniałem, mogła się spotkać, mogła porozmawiać, mogła po prostu między sobą przebywać, gdyż takich miejsc też brakowało. Może co nieco o samym lokalu. On był reklamowany w ówczesnej prasie, był reklamowany jako miejsce pełne zieleni. Tutaj za nami ten cały drzewostan, który widać także współcześnie, on, można powiedzieć, w dużym stopniu pamięta właśnie czasy przedwojenne. Mniej więcej w miejscu, gdzie teraz jest plac zabaw, może kawałeczek dalej, była sala, była, przepraszam, scena koncertowa, była taka muszla, gdzie też po prostu odbywały się różnorakie wydarzenia, gdzie chociażby chórzyści dawali swoje koncerty, czy też gdzie można było organizować swego rodzaju wydarzenia patriotyczne, jak chociażby obchody, dajmy na to, rocznicy proklamacji Konstytucji 3 maja. Tutaj były ławki, były stoliczki, tutaj można było posiedzieć na zewnątrz, można było po prostu się w spokoju pobawić.
Sama restauracja, sama ta sala była reklamowana, jak już powiedziałem, w prasie i była reklamowana jako miejsce, które może pomieścić do 5000 osób. Wydaje się to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, jak widać, że ten teren nie jest zbyt duży, ale na pewno przynajmniej kilkaset osób tutaj mogłoby się zmieścić. Czy się mieściło? Ciężko stwierdzić. Różnorakie sprawozdania z tych wszystkich wydarzeń organizowanych przez Siedlecką Polonię nie wspominają konkretnie o liczbie osób, które tutaj przychodziły, no ale na pewno była ta liczba dosyć imponująca. Oprócz restauracji Café Friedrichshain, w tym miejscu, kawałeczek dalej, był pewien inny budynek. Dzisiaj tam jest parking, ale jeszcze kilka lat temu stał ten budynek. Budynek wybudowany, przekształcony na początku lat 20. Budynek, w którym od 1925 roku działała ochronka, czyli przedszkole, macierzy szkolnej, organizacji, stowarzyszenia edukacyjnego, które to też miało za zadanie aktywizować, kształcić ludność polską w Wolnym Mieście Gdańsku. Ochronka przedszkole, miejsce, gdzie tutejsza dziatwa, gdzie dzieci tutaj z Siedlec, z Emaus, z okolic mogli po prostu w czasie wolnym, w czasie, kiedy ich rodzice byli w pracy, czy kiedy po prostu nie mogli się nimi zajmować, byli pod opieką polskich tutaj wychowawców i byli nauczani, kształceni, po prostu edukowani w tej polskiej kulturze, w polskich obyczajach. Ale też ta sama ochronka była także takim miejscem, gdzie także gromadziła się ta społeczność polonijna, już nie tylko dzieci. Tutaj swoje próby odbywał chociażby polonijny chór, który był mocno zakrzewiony w Siedlcach, który działał przy kościele pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. On tutaj miał swoje próby, tutaj odbywały się swego rodzaju też wydarzenia kulturalne, najróżniejszego typu. Czy to były właśnie jakieś imprezy patriotyczne, czy to były wydarzenia związane, uroczystości kościelne. Działało się tutaj naprawdę dużo różnorakich rzeczy, wydarzeń. Wydarzenia te nie podobały się Niemcom i w drugiej połowie lat 30., kiedy to tutaj ideologia narodowo-socjalistyczna w Gdańsku już bardzo mocno też się zadomowiła, ci Niemcy bardzo ostro reagowali na tego typu wydarzenia i dochodziło do sytuacji, że po prostu przerywali, zgłaszali władzom, te władze reagowały, że nie wolno coś takiego organizować, bo na przykład jest to sprzeczne z prawem, co oczywiście było absurdem, gdyż według prawa można było się spotykać, można było się aktywizować w duchu polskości. Niemniej takie fakty miały tutaj miejsce. To było drugie miejsce tutaj bardzo mocno związane z polskością w czasach Wolnego Miasta Gdańska, kiedy ta polskość była w mniejszości na obszarze Gdańska. Było trzecie takie miejsce jeszcze, po drugiej stronie ulicy Ciasnej. Dzisiaj tutaj mamy kamienicę z lat 50., ale niegdyś był niewielki budyneczek, budyneczek piekarni prowadzonej przez Polaka, Pawła Petkę. Ten ów Paweł Petkę był także osobą bardzo mocno związaną z polskością. On chociażby dostarczał chleb, dostarczał pieczywo polskiej załodze na Westerplatte aż do początku września. Ów Paweł Petkę wiedział, że jest osobą dosyć niepożądaną przez Niemców, zatem w sytuacji, kiedy ta ideologia narodowo-socjalistyczna coraz mocniej tutaj krzewiła się, kiedy już było wiadomo, że ta wojna prędzej czy później wybuchnie, on wyjechał z Gdańska. Znalazł się na specjalnej liście osób poszukiwanych przez Niemców, osób Polaków niebezpiecznych zdaniem właśnie Niemców i został zaaresztowany. Jak wielu innych Polaków, którzy po prostu byli dla Niemców niebezpieczni. Jest jeszcze jedno miejsce, o którym myślę, że tutaj warto wspomnieć. Moglibyśmy podejść kawałeczek dalej, to będzie widać to miejsce bardziej, bo ono akurat zachowało się do czasów współczesnych, zatem myślę, że możemy podejść przynajmniej pod ulicę Ciasną. Mówię o budynku, który znajduje się po mojej prawej stronie. On także pochodzi z czasów międzywojennych. Tutaj mieściło się swego rodzaju miejsce spotkań już nie tylko jakby dla Polaków, ale dla wszystkich mieszkańców Siedlec. Przede wszystkim katolików. Dom Kolpinga
wybudowany za sprawą proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. Miejsce, które także miało na celu aktywizację ludności siedlec, ludności robotniczej. Tutaj można było się spotkać, można było pograć w różnorakie gry, znajdowała się bodajże także sala chociażby do bilardu, kręgielnia, na piętrze były mieszkania. Miejsce to także było bardzo ochoczo odwiedzane przez tutejszą społeczność. Był to kolejny punkt na mapie siedlec, gdzie można było się gromadzić, można było po prostu spędzać miło wolny czas, gdyż trzeba pamiętać, że te siedlce były przede wszystkim sypialnią dla ludności, dawnej ludności, tak jak zresztą ma to miejsce dzisiaj. Tutaj brakuje wielkich jakichś fabryk, obiektów przemysłowych, które mogłyby po prostu pełnić miejsce pracy. Przede wszystkim siedlce były i są swego rodzaju sypialnią, miejscem, gdzie się po prostu wypoczywało. Dawniej było to widać jeszcze bardziej, tak jak wspomniałem, tutaj była restauracja, tych miejsc zielonych było niewspółmiernie o wiele więcej. Przejdziemy teraz kawałeczek dalej, gdzie opowiem o miejscu związanym z chociażby kultem religii. Schowamy się tutaj, troszeczkę mniej wieje, może będzie nieco bardziej komfortowo. Opowiadając o siedlcach, o tym, co tutaj niegdyś było, niestety w dużej mierze trzeba mówić o miejscach, których już nie ma, które się nie zachowały. Tutejsza zabudowa tej części siedlec pochodzi w dużej mierze z czasów powojennych. To są lata 50., lata 60. Nie znaczy to, że w tym miejscu nie było nic, że one były, te parcele, niezabudowane, że tutaj nic się nie działo i nic nie było postawione. W tym miejscu, gdzie się zatrzymaliśmy do czasów powojennych, mieściła się swego rodzaju uliczka. Uliczka nazywana Gwieździste Przejście. Ona prowadziła od ulicy Kartuskiej do ulicy Malczewskiego. A przy tej uliczce, po mojej prawej stronie, w miejscu, które dzisiaj znajdują kamienice, zajmują kamienice wybudowane w latach 50., były mniejsze baraczki, zabudowania, budyneczki, które to zajmował zakon sióstr karmelitanek, niemiecki zakon sióstr karmelitanek. One tutaj były, działały od pierwszej połowy lat, pierwszej połowy XX wieku, to były lata 20. Tutaj mieściła się chociażby kaplica, która już po wojnie, gdyż te budynki jeszcze po wojnie przez kilka lat istniały, w sytuacji, gdy kościół pod wezwaniem świętego Franciszka był po prostu zrujnowany. Tutaj w tej kaplicy chociażby odprawiano nabożeństwa. Tutaj też po wojnie mieścił się dom starców dla ludności niemieckiej, która tutaj, nim wyjechała po prostu z Gdańska, mogła żyć, mogła mieszkać. Ale ten obiekt, jak już wspomniałem, ma nieco dłuższą historię. On został wybudowany. On został zajęty przez karmelitanki w pierwszych latach XX wieku. I tutaj chociażby mieścił się swego rodzaju dom dziecka, przytułek. Tutaj siostry prowadziły takie miejsce, kuchnie, wydawały posiłki ludności ubogiej, która po prostu mogła tutaj przyjść, też miło spędzić czas i po prostu pobyć między sobą. Tutaj też mieściła się na początku lat 20., w 1920, na przełomie 20. i 21. roku, pierwsza ochronka siedlecka dla ludności polskiej. Władze niemieckie bardzo mocno protestowały, dlaczego w miejscu prowadzonym przez niemieckie siostry zakonne działa takie miejsce związane z polskością. To też w marcu 1921 roku tutaj ochronka musiała się stąd wynieść i dopiero po kilku latach znalazła swoje miejsce kawałeczek dalej, jak już wspomniałem, przy ulicy Kartuskiej i Ciasnej. Ale nie tylko w tym miejscu coś się znajdowało dawniej, gdyż także po drugiej stronie ulicy. Dzisiaj jest to totalnie niezabudowana parcela, ale dawniej, do właśnie czasów prawdopodobnie II wojny światowej, mówię prawdopodobnie, gdyż na dobrą sprawę nie wiadomo, kiedy to, co tutaj było, jakby skończyło swój żywot, swoją działalność, tutaj mieścił się chociażby przytułek prowadzony z kolei przez ewangelików, tak zwany dom Luizy, Luisenheim.
o którym, co ciekawe, została napisana osobna publikacja w języku niemieckim. Publikacja dostępna w Gdańskiej Bibliotece Panowskiej, Państwowej Akademii Nauk. Było to miejsce prowadzone przez ewangelików, także swego rodzaju punkt spotkań, ale przede wszystkim dom dziecka, przytułek, także swego rodzaju przedszkole. Tyle, że już sprowadzone i kierowane głównie dla ludności ewangelickiej, gdyż trzeba tutaj pamiętać, że w okresie międzywojennym, kiedy Gdańsk był zamieszkany przede wszystkim przez Niemców, to te tutaj stosunki religijne były dosyć podzielone. Spora część ludności była wyznania protestanckiego, część była wyznania katolickiego. Tutaj nie można mówić o jakimś podziale, że katolicy to Polacy, a Niemcy to byli protestanci. Także Niemcy byli podzieleni, tutaj część była po prostu wyznania protestanckiego, a część była wyznania katolickiego. Te proporcje rozkładały się mniej więcej po połowie, co daje jakby tutaj też pewien obraz sytuacji, jaki miał miejsce w całym Gdańsku i co jakby przekładało się na to, co miało miejsce w poszczególnych częściach tego miasta, chociażby na Siedlcach, oprócz kościoła pod wezwaniem świętego Franciszka, o którym wspominałem, była także świątynia ewangelicka, ale o tej świątyni ewangelickiej opowiem przy miejscu, gdzie ona się znajdowała. A teraz przejdziemy na ulicę Malczewskiego. Ulicę, która dawniej była jednym z trzech takich głównych osi komunikacyjnych, które tworzyły Siedlce. W zeszłym tygodniu wspominałem o ulicy Kartuskiej, wspominałem o ulicy Zakopiańskiej. Trzecią taką osią, takim swego rodzaju kręgosłupem, była ulica Malczewskiego. Ulica, która dzisiaj znajduje się nieco na uboczu, można powiedzieć, że nic przy niej nie ma, powstają co prawda jakieś osiedla, ale jest dosyć zaniedbana. Dawniej ona wyglądała inaczej, ona była także swego rodzaju popularną arterią komunikacyjną, przy której znajdowały się różnorakie lokale gastronomiczne, różnorakie miejsca spotkań. O takim jednym z takich miejsc opowiem Państwu przy budynku, który dzisiaj wygląda nieco inaczej. Prawdopodobnie jest to zupełnie nowy budynek, wybudowany już po wojnie, ale niegdyś był bardzo ważnym miejscem na mapie nie tylko Siedlec, ale całego Gdańska, w kontekście tej Polonii Gdańskiej, o której przede wszystkim tutaj przy okazji spaceru historycznego po Siedlcach Państwu opowiadam. Zatem przejdźmy teraz na ulicę Malczewskiego. Zupełnym przypadkiem, kilka dni temu dosłownie, przeglądając, przygotowując się, też przypominając sobie przede wszystkim o tutaj miejscach na Siedlcach, natrafiłem na swego rodzaju, dla mnie, można powiedzieć, nowość. Zdjęcie, które przedstawia pewien budynek położony w tym miejscu. Zdjęcie z 1920 roku, przynajmniej tak podpisane, przedstawiające ówczesne zabudowania parceli. A już chyba wszyscy doszli. Teraz tak. Zdjęcie przedstawiające zabudowania nieruchomości położonej przy ulicy Malczewskiego, wówczas przy ulicy Oberstrasse, ulicy Górnej, przedstawiające nieruchomość pod numerem 95. Ta nieruchomość wyglądała zupełnie inaczej niż wygląda teraz. No mówię, prawdopodobnie to jest budynek powojenny. Tego jakby nie potrafię tutaj Państwu stwierdzić w 100%. W każdym bądź razie jest to miejsce bardzo interesujące, bardzo ciekawe, o bogatej historii. Historii, którą przede wszystkim tworzyli ludzie, którzy tutaj mieszkali. Tutaj mieszkał Jan Majewski, Polak, pochodzący spod Iławy, który tutaj się osiedlił na początku XX wieku wraz ze swoją małżonką Pauliną z Licznierskich. Ta rodzina była bardzo liczna. Oni posiadali 9 czy nawet 10 dzieci, synów, córki. Rodzina bardzo patriotyczna, bardzo mocno krzewiąca tą polskość. Było to miejsce, w którym Jan Majewski wraz z swoją małżonką prowadzili na początku skład kolonialny, czyli coś, co dzisiaj moglibyśmy nazwać po prostu sklepem spożywczym. Później zaś restaurację Zur Oberstrasse, czyli przy ulicy Górnej. Nazwa niemiecka, ale no trzeba pamiętać, że jakby tutaj próbując nadać jakieś nazwy w języku polskim w mieście zdominowanym przez Niemców,
z góry narażałoby się to na sytuację taką, że ta część niemieckiej klienteli mogłaby po prostu nie chcieć tutaj przychodzić. A tak w sytuacji, kiedy ta nazwa była niemiecko brzmiąca, to jakby ta klientela niemiecka także tutaj mogłaby się czuć po prostu dobrze. I tak przynajmniej w pierwszym okresie było. Tutaj w latach 20. XX wieku ta ludność niemiecka także przychodziła, także była klientelą. Dopiero w latach 30., kiedy ta sytuacja w mieście była już bardziej napięta, ta część niemieckiej klienteli przestała tutaj przychodzić, zdarzały się wypadki, że po prostu były także szyby wybijane, dochodziło do bójek, tutaj Jan Majewski czy jego synowie byli po prostu bici przez Niemców, chociażby za fakt, że nie zasalutowali niemieckiej fladze ze swastyką. Ale nie o tym jakby tutaj chciałbym przede wszystkim mówić. Jan Majewski ze swoją rodziną prowadzili w tym miejscu restaurację i miejsce to było bardzo ważnym miejscem, jak już wspomniałem, na punkcie, na mapie ówczesnego Gdańska. Był to punkt, który gromadził na dobrą sprawę większość stowarzyszeń, organizacji polonijnych w okresie wolnego miasta Gdańska. Tutaj swoje ćwiczenia w ogrodzie, który także się tutaj znajdował za budynkiem, swoje ćwiczenia odbywały gdańskie organizacje sportowe, polonijne, chociażby Sokół Gdański. Dość powiedzieć, że przynajmniej część rodziny Jana Majewskiego była członkami Sokoła, była członkami Gedanii Gdańskiej, czyli tego zespołu, klubu, który także tutaj aktywizował tą Polonię Gdańską. Tutaj też chociażby swoje spotkania odbywały inne towarzystwa działające na Siedlcach, jak chociażby Towarzystwo Ludowe Oświata, które było swego rodzaju zrzeszeniem mającym na celu krzewienie tej kultury polskiej. Ono istniało już w czasach pruskich, w czasach niemieckich. Tutaj też odbywały się różne wiece wyborcze, kiedy to miały miejsce wybory do Gdańskiego Senatu, do Volksztagu. Tutaj też odbywały się różnorakie wiece kościelne, wydarzenia, które miały miejsce, które były związane z kultem religijnym. Było to też jakby nieprzypadkowe, gdyż jeden z synów Jana Majewskiego, Jerzy, został księdzem. Jego msza prymicyjna odbyła się w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka. I ten ów ksiądz Jerzy przez długie lata pełnił posługę chociażby w Sopocie. Także, co ciekawe, w czasach już II wojny światowej, kiedy to zabroniono chociażby spowiadać w języku polskim, kiedy to polscy księża byli bardzo mocno represjonowani, ale za sprawą proboszcza sopockiego ów ksiądz Jerzy mógł tutaj pozostać w Sopocie i przynajmniej do początku lat 40. pełnić swoją posługę. No, w końcu został zaaresztowany, został zamordowany, ale co ciekawe, ten sam ów Niemiec proboszcz sprowadził jego szczątki i pochował na jednym z sopockich cmentarzy. Tutaj Jan Majewski prowadził swój lokal, prowadził swoją działalność, swoje przedsiębiorstwo do prawie że końca lat 30. Niemniej te wydarzenia, które tutaj miały miejsca związane z wzrostem takich antagonizmów polsko-niemieckich, właśnie z tymi przypadkami wybijania szyb czy bicia synów pana Jana, zadecydowały o tym, że zdecydował się on opuścić Gdańsk, wyjechał do Torunia, a jego nieruchomość przejął Niemiec. Nie był to odosobniony przypadek. No, trzeba pamiętać, że tutaj Polacy byli bardzo mocno represjonowani. To też, jeżeli nadawała się okazja, to po prostu dbali o siebie, dbali o swoje życie i wyjeżdżali z miasta, które było dla nich wrogiem. A sama ulica, ulica Malczewskiego, co też warto wspomnieć, pod koniec lat 30., w drugiej połowie lat 30., została przemianowana na cześć Esamana Gintera Dyskowskiego, który to został zamordowany, jak głosiła propaganda, przez wrogie czynniki, także czynniki polskie. Także ta ulica jakby w swojej historii miała kilka nazw, tak jak wspomniałem, Oberstrasse, Günter Dyskowski Strasse, dzisiaj ulica Malczewskiego. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której myślę, że warto powiedzieć przy okazji restauracji Jana Majewskiego i przy okazji samego Jana Majewskiego. Jedna z jego córek pod koniec lat 30. wyszła za Austriaka, Ferdynanda Fritzscha,
który to przyjechał do Gdańska, był wcześniej piłkarzem, później trenerem, przyjechał do Gdańska i zaangażował się w pracę w gdańskiej Gdańsku. Tam poznał właśnie jedną z córek Jana Majewskiego, ożenił się z nią, założyli rodzinę. W czasach II wojny światowej wyjechali, nie przebywali w Gdańsku, powrócili do Gdańska po II wojnie światowej. I co ciekawe, ten Austriak Ferdynand Fritsch w 1953 roku, to taka ciekawostka, został trenerem gdańskiej Lechii. Był jednym z kilku obcokrajowców, którzy prowadzili gdańską Lechię. To jest dla mnie też swego rodzaju duża bomba, można powiedzieć, gdyż rodzina siedlecka, bardzo patriotyczna w okresie przed II wojną światową, i jak się okazuje, tutaj jedna z córek właśnie Jana Majewskiego wyszła za mąż za Austriaka, który później był trenerem już w czasach powojennych, w czasach, kiedy to tutaj jakby polskość mogła jakby na nowo być krzewiona, był trenerem gdańskiej Lechii. Przejdziemy teraz kawałeczek dalej. Tutaj taka właśnie przykład, jeden z, można powiedzieć, niewielu budynków, które się zachowały z kolei. No, budynków monumentalnych, także ten budynek miał szansę się zachować. Zabudowania dzisiaj zajmowane od lat 70. przez 8 liceum ogólnokształcące. Ale trzeba pamiętać, że te budynki mają bardzo bogatą historię. One tutaj powstały na początku XX wieku, konkretnie w 1902 roku, i były zajmowane także przez oświatę, przez jednostki oświatowe, przez niemiecką szkołę. Co ciekawe, tutaj główny nacisk, jak Państwo już zauważyli, kładę na tą Polonię gdańską w okresie międzywojennym. Zatem także przy okazji tej szkoły, tego budynku, tego miejsca, pozwolę sobie kilka słów powiedzieć o tym, jak wyglądało kształcenie tej gdańskiej Polonii, tej ludności polskiej w zdominowanym przez Niemców mieście. W tym miejscu te zabudowania przy nieistniejącej dzisiaj ulicy Ujejskiego, ulicy Szkolnej, ulicy Rektorskiej, ona miała bardzo różne nazwy w trakcie swojego istnienia. Dzisiaj jest to wewnętrzna uliczka, po której właśnie przejeżdża samochód biały. W tym miejscu, w jednym z budyneczków, z baraków, bardziej można powiedzieć baraków niż budynków, mieściła się także tak zwana szkoła senacka, szkoła powszechna dla ludności polskiej. Ona powstała na początku lat 20. Początkowo były to raptem dwie klasy, z czasem trzy, z czasem cztery, i wówczas też powstała osobna szkoła polska, szkoła senacka, w której to właśnie ta ludność polska miała szansę uczyć się w języku polskim, uczyć się polskiej historii, polskiej kultury, polskiego języka. Tą szkołę prowadził Michał Mieliński. Była to bardzo ciekawa postać. Co ciekawe, osoba ta, mimo że pochodziła z Kościerzyny, za dobrze językiem polskim nie władała, ale nie przeszkadzało to panu Michałowi w prowadzeniu tej szkoły, w byciu sprawnym organizatorem, w przyciąganiu tej dziatwy polskiej w to miejsce, do tej szkoły, co chociażby przełożyło się w pewnym momencie na powołanie osobnej placówki oświatowej. Dość powiedzieć, że pan Michał Mieliński w drugiej połowie lat 30. został chociażby uhonorowany jednym z papieskich odznaczeń, co też jakby w kontekście jego działalności na pewno jest sporym wyróżnieniem i warto jakby o tym wspomnieć. Do tej szkoły w trakcie jakby uczęszczania, w trakcie istnienia w okresie międzywojennym, kiedy tutaj ludność polska miała szansę posyłać swoje dzieci, aby się kształciły, uczęszczało od około 50 do nawet 100 kilkudziesięciu polskich dzieci. Te stosunki ulegały zmianom, one w okresie różnych lat 20., 30. raz wzrastały, raz malały, ale raczej tendencja była mimo wszystko wzrostowa, co jak już powiedziałem, przełożyło się na uruchomienie kolejnych klas czy osobnej placówki oświatowej. A pana Michała wspierali w działaniach na rzecz edukacji tej ludności polskiej inni nauczyciele,
którzy wcześniej pracując w niemieckich szkołach mieli swego rodzaju naleciałości językowe, które to też były swego rodzaju przeszkodą w poprawnym kształceniu tej ludności polskiej. Dość powiedzieć też, że sama szkoła polska, oczywiście tutaj cały czas mówię o tej jednostce polskiej, była dosyć ubogo zaopatrzona. Tutaj brakowało chociażby podręczników w języku polskim, brakowało materiałów, które mogłyby być wykorzystane przez polskich nauczycieli. Korzystano chociażby z wydań niemieckojęzycznych, z map niemieckich, czy z podręczników, w których to swego rodzaju antagonizmy polsko-niemieckie były przedstawione na korzyść raczej ludności niemieckiej, co także było przeszkodą. No a już po wojnie tutaj zadomowili się Polacy, zadomowiła się także w tym okazałym budynku polska szkoła, a tak jak powiedziałem od lat 70., bodajże od 1971 roku, jeżeli mi teraz pamięć nie myli, działa tutaj ósme liceum ogólnokształcące. Przejdziemy teraz kawałeczek dalej na ulicę Kościelną. Ulicę Kościelną, przy której teraz nie ma kościoła, ale kiedyś się znajdował. Ja bym chciał dodać jeszcze, że tutaj był kręcony jeden z odcinków Stawki Większe niż Życie. To był bodajże drugi odcinek i w tym miejscu Hans Kross wsiadał do samochodu akurat niemieckiego. Jak Państwo będą oglądać się w przyszłości Stawkę Większą niż Życie, to polecam się przyjrzeć. Ulica Kościelna bez kościoła, ale jest to jeden z niewielu przykładów nazewnictwa w przestrzeni tutaj publicznej, który został pozostawiony w takim kształcie, jaki miał miejsce niegdyś, gdyż przed wojną ta ulica także nazywała się ulicą Kościelną, Kirschenweg, ale nie bez przyczyny, gdyż tutaj w miejscu, który się znajduje za Państwem, za żywopłotem, dzisiaj zajmowanym przez sad, znajdował się kościół ewangelicki, kościół Zbawiciela, wybudowany na początku XX wieku, uruchomiony, poświęcony 17 września 1901 roku w obecności samej cesarzowej niemieckiej, żony Wilhelma. Kościół, który był bardzo okazałym budynkiem wybudowanym w stylu neogotyckim. Było to miejsce kultu religijnego, tak jak wspomniałem, dla tej części ewangelickiej, która to mniej więcej stanowiła połowę mieszkańców ówczesnego Gdańska. Kościół bardzo nawiązywał w swoim kształcie do stylu gdańskiego budownictwa. Dość powiedzieć, że sama bryła, czy chociażby wieża kościelna, ona nawiązywała do wieży więziennej położonej w zespole przedbramia przy ulicy Długiej w Gdańsku. Kościół ten przetrwał II wojnę światową, mimo że został w dość dużej mierze zniszczony. No ale z uwagi na bliskość kościoła pod wezwaniem świętego Franciszka, który znajduje się kawałeczek dalej, oraz w związku z faktem, iż niemiecka część ludności została zmuszona opuścić Gdańsk, ewangelików w mieście było naprawdę niewielu po II wojnie światowej, postanowiono zburzyć ten kościół, jego pozostałości, pomimo że w porównaniu do innych miejsc w Gdańsku czy na Siedlcach nadawałby się on do odbudowy i zaadaptowania. No, decyzja była taka, a nie inna i tutaj postanowiono na początku, a w zasadzie w połowie lat 50. te resztki tego kościoła wyburzyć. W tym miejscu chciałbym jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. Ulica Kartuska, którą na początku, gdzie się spotkaliśmy, którą na początku też kawałeczek podążaliśmy, ona w pewnym momencie, także do lat powojennych, do lat 60. czy nawet 70., nie jestem w stanie tego teraz powiedzieć, ona biegła nieco inaczej, wykonywała ostry zakręt w rejonie
skrzyżowania położonego przy szkole, przy 8 liceum ogólnokształcącym. 71 rok, tutaj pani podpowiada. Wykonywała ostry zwrot, co było związane z prawdopodobnie faktem, iż musiała ominąć bajoro, które tutaj się znajdowało, a bajoro to było efektem działalności potoku siedleckiego, dzisiaj całkowicie skanalizowanego, ale niegdyś biegnącego otwartym korytem także w tej części Siedlec, co w sytuacji, gdzie tutaj jakby w zeszłym roku jakby doszło do wyburzenia kilku budyneczków, może jest swego rodzaju zachętą, żeby przynajmniej na pewnym odcinku w miejscu, gdzie dałoby się to zrobić, ten ów potok siedlecki odkryć ponownie. Dlaczego by nie? No przecież we Wrzeszczu chociażby rzeczka także płynie i jest to swego rodzaju atrakcja. Jeżeli nie turystyczna, to na pewno po prostu wypoczynkowa. Sam potok siedlecki był bardzo ważną strugą. On zaopatrywał wodę pitną ówczesnych mieszczan w XV-XVI wieku. O niego też toczyły się swego rodzaju starcia, walki pomiędzy władzami kościelnymi a władzami miejskimi. Oto kto ma prawo jakby eksploatacji, użytkowania tego potoku. On przechodził z rąk do rąk, jak zresztą całe Siedlce, tak jak powiedziałem, władza kościelna, władza miejska, tutaj Brygitki chociażby, czy Franciszkanie toczyły spór o Siedlce, o potok siedlecki. W pewnym momencie doszło do wybudowania młyna, chociażby kawałeczek dalej. Postanowiono także w XVI wieku zasilić wody potoku siedleckiego wodami z jeziora Jasień, położonego przy dzisiejszej obwodnicy Trójmiasta. I tak jak powiedziałem, ta ulica Kartuska omijała to miejsce prawdopodobnie przez fakt, że tutaj było bajoro spowodowane działalnością owego potoku siedleckiego, a wraz z ulicą Kartuską to miejsce omijała linia tramwajowa. Dzisiaj ona biegnie już jakby nową trasą, współczesną ulicą Kartuską, ale niegdyś biegła tą dawną Kartuską, która dalej nazywa się zresztą ulicą Kartuską, tam też podejdziemy. Relikty tej linii tramwajowej znajdują się na starych budynkach w postaci rozetek tramwajowych, czyli haków, które podtrzymywały trakcję tramwajową. A sam tramwaj na Siedlce dotarł w 1886 roku, była to linia tramwaju konnego, która to po 10 latach w 1896 jako jedna z pierwszych w Gdańsku została zelektryfikowana. Ona swój koniec miała tam, gdzie dzisiaj znajduje się pętla, czyli przy kościele pod wezwaniem świętego Franciszka. Tam niegdyś mieściła się hala postojowa, swego rodzaju zajezdnia, gdzie poszczególne wagony, składy tramwajowe stacjonowały. W czasach II wojny światowej Niemcy planowali likwidację linii tramwajowej na Siedlce i zastąpienie tej linii, tej sieci po prostu trolejbusami, ale no, do tego nie doszło, nie udało się tego zrealizować. Przejdziemy teraz kawałeczek dalej właśnie na tą dawną ulicę Kartuską. Dawna ulica Kartuska, ona tutaj miała właśnie w tym miejscu. Tutaj też zachowała się część dawnej zabudowy Siedlec, chociażby w postaci budyneczku położonego po mojej lewej stronie, po lewej stronie ulicy, gdzie także można znaleźć owe rozetki tramwajowe. Ale myślę, że nieco ciekawszym budynkiem, ciekawszą historię ma ten budynek po prawej stronie za państwem. Wedle wpisu w rejestrze zabytków on pochodzi, a przynajmniej jego część, z XVIII wieku. Jest zatem najstarszą budowlą, która znajduje się na Siedlcach. Budynek, no, on jest teraz w stanie takim dosyć kiepskim i szczerze mówiąc, jeżeli mam powiedzieć szczerze, to mnie troszeczkę boli serce, widząc, że powstaje takie szklane coś, kawałeczek dalej. A tutaj mamy budynek o tak bogatej historii, XVIII-wiecznej, wedle wpisu do rejestrów, który po prostu stoi, niszczeje i czeka na wyburzenie. Za dużo o nim powiedzieć nie można, no to był typowy budynek mieszczański, tutaj w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Także działał lokal gastronomiczny, prowadzony także przez Polaka, co ciekawe, przez Pawła
Szturmowskiego. Osobiście uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby go zachować. No po prostu, skoro mamy tutaj przykład budownictwa XVIII-wiecznego, no to trzeba walczyć, żeby on po prostu został zachowany jako przykład tej budowy, która niegdyś miała tutaj miejsce i która powinna po prostu zostać zachowana. A my przejdziemy kawałeczek dalej. Już chyba się nie da uratować tego budynku. Oj, trzeba wierzyć, trzeba wierzyć. A przecież w Gdańsku chodzi o to, żeby odzyskiwać pracę dla deweloperów, a nie obiekty zabytkowe. Tutaj z kolei, w tym budynku, to zresztą można zauważyć, przyglądając się jego ścianie frontowej, mieściła się niegdyś karczma pod czerwonym kogutkiem. Karczma o bardzo bogatej historii także XVIII-wiecznej, ona tutaj powstała prawdopodobnie w XVIII wieku. Oczywiście nie w tych budynkach, gdyż one prawdopodobnie powstały na przełomie XIX-XX wieku, może trochę prędzej, może trochę później. Ciężko to stwierdzić. W każdym razie w tym miejscu mieściła się ta karczma pod czerwonym kogutkiem, jakby na pamiątkę tego paktu. Po dziś dzień można dostrzec kogutka, który sobie bardzo radośnie tutaj widnieje. W tych też zabudowaniach istniejących, nieistniejących mieszkała pewna Niemka. Najprawdopodobniej w tym miejscu, gdyż gdańskie księgi adresowe wspominają, że ta rodzina tej Niemki mieszkała tu lub na ulicy Ogińskiego, ale wszystko wskazuje, że to jednak było tutaj. Mówię o Heldze Hasse. Państwu to nazwisko może niewiele mówić, ale była to niemiecka łyżwiarka, która to w 1960 roku zdobyła złoty medal olimpijski właśnie w jeździe na łyżwach, w łyżwiarstwie. Zdobyła też srebrny medal. Ona była bardzo wybitną łyżwiarką. Urodziła się w Gdańsku, mieszkała na Siedlcach, najprawdopodobniej w jednym z tych budynków, prawdopodobnie w budynku, który już nie istnieje. Ale w tym też miejscu mieszkała jeszcze jedna osoba. Mamy ciszę wyborczą, więc tak może nie powinienem, ale dziadek pewnego polskiego polityka, sławny dziadek, można powiedzieć, swego czasu, który tutaj właśnie mieszkał, który był także działaczem polonijnym, bardzo angażującym się w ówczesną działalność patriotyczną. Myślę, że Państwo wiedzą, o kim mówię, więc tutaj nie ma chyba potrzeby, żebym zdradzał, o kogo chodzi. Mówię, mamy ciszę wyborczą. Nie chciałbym zostać tutaj posądzony o nie wiadomo co. W każdym razie tutaj mieszkał, tutaj też było takie miejsce, gdzie jakby ta polskość też emanowała. I tak jak powiedziałem, on się angażował w tą działalność polityczną. I na tym poprzestańmy, bo tutaj nie ma co wchodzić jakby w jego życiorys, różne rzeczy jakby można powiedzieć. Co jest prawdą, nie wiemy. Pójdziemy kawałeczek dalej. Troszeczkę nam się pogoda zbuntowała, ale to jest jakby ostatnie miejsce, zanim się schowamy w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka. Zatem jeszcze troszeczkę pomokniemy. Jesteśmy w miejscu, które historycznie nazywało się Szlapkę, co było związane z przezwiskiem pewnego gospodarza karczmy, która tutaj w czasach nowożytnych gdzieś w tym miejscu istniała. Gospodarz nie miał nazwiska Dargan, ale jego przezywano Szlapkę, stąd też prawdopodobnie wzięła się ta nazwa. Tutaj miłośnicy wszelkiego rodzaju poroszczenia różnych nazw jakby sugerują, że on po prostu jakoś dziwnie człapał, więc dlatego taka nazwa. No ale myślę, że jakby z rzeczywistością to ma niewiele wspólnego. Tutaj przez długie lata, także od XVIII wieku, mieścił się cmentarz ewangelicki. Co prawda na tutaj monumencie jest napisane, że to był cmentarz katolicki w Emaus. Ja szczerze mówiąc powiem Państwu, że nie znalazłem nigdy informacji, że tutaj był cmentarz katolicki, a że był cmentarz ewangelicki, pierwotnie związany z kościołem świętej Katarzyny, później właśnie z kościołem Zbawiciela, o którym wspominałem kawałeczek prędzej. Cmentarz, który na początku XX wieku właśnie, kiedy to został przejęty przez ów Kościół Zbawiciela Ewangelicki, został nieco powiększony w stronę Suchanina, wybudowano wówczas także ceglaną kaplicę, miało to miejsce w 1905 roku. Cmentarz, który funkcjonował do
1925 roku, ale tutaj relikty jakby zachowały się też i dłużej. Został potraktowany podobnie jak cmentarz u zbiegu Kaptuskiej, Zakopiańskiej i Bema, czyli po prostu został, mówiąc może brutalnie, zaorany. I to jakby wychodzi przy okazji różnego rodzaju tras tutaj prowadzonych, kiedy to odsłaniane są jakieś szczątki jeszcze, kto wie, czy przypadkiem także niepamiętające czasy XVIII-wieczne. Natomiast te schody, które tutaj jakby prowadzą na Suchanino, miał tu miejsce pewien incydent. Na początku lat 80. pewien seryjny morderca, Paweł Tuchin, Skorpion, prawdopodobnie tutaj, może kawałeczek dalej, napadł jedną ze swoich ofiar. Ale też myślę, że warto wspomnieć o jeszcze jednym fakcie. Tej starej zabudowy Siedlec jest niewiele tutaj, jak Państwo widzą, z tyłu są swego rodzaju różne bloki, budynki, one powstały w czasach powojennych, ale ten budyneczek po mojej lewej stronie, on pamięta czasy przedwojenne i jest swego rodzaju przykładem także takich może drobnostek, które myślę warto też jakby wspominać. Na jego froncie ze strony kartuskiej widać fragmenty starego napisu, napisu w języku niemieckim. Prawdopodobnie no, chodzi po prostu o instytucję, przedsiębiorstwo, które tutaj nigdyś działało. Mi się udało jakby dotrzeć do informacji, że tutaj w czasach przedwojennych był skład trumień. Gdzieś w tym miejscu, w tych budynkach, może właśnie ten fragment napisu wspomina właśnie o tym przedsiębiorstwie. Przy okazji tego miejsca, zaczęło zaraz mocniej parać, zaraz się schowamy w kościele, ale przy okazji tego miejsca chciałbym jeszcze wspomnieć o tym właśnie, co znajduje się za Państwem, czyli miejsce dzisiaj zajmowane przez osiedle, budynki, bloki mieszkalne. Niegdyś, dziękuję, niegdyś było to miejsce nazywane polem Schellinga, a ulica Skrajna nosiła nazwę Schellingsfeldestrasse. Było to nazwane tak na cześć pewnego gdańskiego patrycjusza, który to tutaj jakby był właścicielem tych dóbr i który to po swojej śmierci przekazał je na cele gdańskiego lazaretu, czyli szpitala. I no właśnie na cześć tego faktu, że on był właścicielem tych ziem, nazywano ten teren aż do 1945 roku polem Schellinga. Co ciekawe, z postacią samego Augusta von Schellinga czy z tym miejscem wiąże się też ciekawa historyjka, gdyż jego żona wyjechała po jego śmierci do Fromborka, gdzie została służącą samego Mikołaja Kopernika i krążą różne plotki na temat zażyłości jej z Mikołajem Kopernikiem. Miało tam dojść do romansu, w sprawie którego interweniować miał sam biskup Jan Dantyszek. Ile w tym prawdy, a ile jest to mit, no tego jakby ciężko stwierdzić, ale jest to na pewno tutaj ciekawa historyjka, o której warto wspomnieć. Ten teren, na którym się znajdujemy, on nie został włączony w skład Gdańska razem z resztą Siedlec, tak jak wspominałem w zeszłym tygodniu, w 1814 roku. Te tereny stały się częścią Siedlec w 1874 roku. Wraz z około 1000 mieszkańców, którzy tutaj żyli, którzy tutaj mieli swoje domostwa. Przejdziemy teraz do kościoła świętego Franciszka, gdzie schowamy się w środku, zaczęło padać, także myślę, że to będzie dla nas najlepsze rozwiązanie. Kościół pod wezwaniem świętego Franciszka do Syru, także budowany w stylu neogotyckim, budowany języku. Na
pochodzi z początku właśnie istnienia parafii pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu i został nabyty, został tutaj jakby przekazany, powrócił na swoje pierwotne miejsce, czyli właśnie do kościoła pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. Nasz spacer, jak wiadomo, tutaj, jak Państwo zauważyli, w dużej mierze opiera się na tym, co jakby tutaj przeżywała Polonia Gdańska, Polonia Siedlecka. Kilka słów na temat w ogóle jej przedności, bo tak wspominam, a nie powiedziałem, ilu tych Polaków tutaj na Siedlcach żyło. Ogółem mieszkańców Siedlec w okresie międzywojennym było około 10 tysięcy, może trochę więcej, ciężko stwierdzić. W każdym razie, jeżeli chodzi o tą ludność polską, udało się, że w zasadzie co drugim domu, a to są, kto wie, może nawet w każdym domu położonym przy ulicy Kartuskiej i w okolicy, jakieś nazwisko polsko brzmiące można było znaleźć, co potwierdzają też księgi adresowe, które to zostały zachowane i które to ukazują, kto w danej parceli mieszkał. Nie oznacza to, że jakby to nazwisko polsko brzmiące od razu może sugerować, że był to Polak, tak? To jakiś Niemiec po prostu, który ma polsko brzmiące nazwisko. Różne szacunki mówią, że tych Polaków w Siedlcach było nawet około 3 tysięcy. Czy tak było? Mi się wydaje osobiście, że jest to liczba nieco zamierzona, swego rodzaju obraz, jak w rzeczywistości te stosunki wyglądały. Pokazują chociażby wyniki wyborów do Gdańskiego Senatu, gdzie na listy polskie te głosy w całym okresie dwudziestolecia międzywojennego, niezależnie czy to był początek lat 20, czy to były lata 30, one jakby obracały się wokół liczby około 300-400 głosów oddanych na te właśnie listy polskie. Przy czym trzeba pamiętać, że większość po prostu nie chodziła na wybory, część osób głosowała na katolickie centrum, część osób nie miała jeszcze praw wyborczych, gdyż była po prostu dziećmi. Niemniej ten stosunek około 400 głosów na te listy polskie był, 300-400 i to jakby daje taki obraz, jak ta rzeczywistość Polonia Siedlecka się kształtowała, ile ona, jak była liczna. Myślę, że około 1000 osób tutaj na Siedlcach narodowości polskiej, względnie kaszubskiej. Trzeba pamiętać, że jak ulica Kartuska była swego rodzaju bramą na Kaszuby, tutaj żyła. I ta ludność miała problem właśnie z spełnieniem tutaj kultu religijnego w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka, także ze sprawą właśnie faktu, że ta subwencja władz niemieckich została przekazana na cel budowy tej świątyni. I władze niemieckie, przynajmniej tak relacjonowała prasa polskojęzyczna na początku lat 20. Te władze niemieckie zastrzegły sobie, że dzięki tej subwencji dajmy wam pieniądze, ale tutaj żadne polskie nabożeństwo jakby nie będzie mogło być odprawiane skutkiem czego dopiero w czasach Wolnego Miasta Gdańska, kiedy to te stosunki tutaj także polityczne uległy lekkiej zmianie. W lutym 1920 roku odbyło się pierwsze polskie nabożeństwo z polskim śpiewem, z polskim kazaniem i tak to miało miejsce już w latach 20, aż w zasadzie do czasu, kiedy to wybudowano polskie kaplice, polskie świątynie, czy to Chrystusa Króla, czy to Rzeszu, czy w Nowym Morcie. Trzeba jednakże pamiętać, że tutaj właśnie w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka odbywały się w latach 20 jedyne na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, jedyne Unii Wolnego Miasta Gdańska, gdyż Emaus, jakby granice administracyjne miasta Gdańska zostały włączone, jak już wspominałem w zeszłym tygodniu, dopiero w 1933 roku. Tutaj w tym kościele, wokół tego kościoła odbywały się w latach 20 jedyne na obszarze Wolnego Miasta Gdańska procesje związane z Bożym Ciałem. Właśnie tu, tutaj one miały miejsce i tutaj zjeżdżali się przedstawiciele całej gdańskiej Polonii z władzami, z urzędnikami na czele, z komisarzem generalnym RP na czele. W zależności od pogody, w zależności od także poniekąd mimo wszystko sytuacji wewnątrz gdańskiej sytuacji politycznej miało one miejsce bądź to tutaj wewnątrz świątyni, bądź to na około. Faktem jest, że bardzo dużo osób tutaj przyjeżdżało, nie tylko właśnie z Siedlec, z całego Gdańska i okolic, także pewne relacje wcześniej trasy, wozy tramwajowe odjeżdżające właśnie stąd, z tej świątyni, ledwo, z uwagi
na liczbę pasażerów ledwo mogły ruszyć w stronę Gdańska. Przy tym kościele w 1920 roku, co miało jakby związek właśnie z pierwszym nabożeństwem prostojęzycznym, zawiązał się także chór-śpiewacz, koło śpiewacze, które po dwóch latach, w 1922 roku, uzyskało nazwę Harmonia. Koło śpiewacze Harmonia, które zrzeszało w zależności od okresu od kilkudziesięciu, około 30-50 chórzystów, chór mieszany, zarówno mężczyźni, jak i kobiety śpiewali tutaj nie tylko jakby w celach sakralnych, ale też patriotycznych. Chór ćwiczył, prowadził swoje próby na początku tutaj w jednej z skarbów położonych nieopodal, także w lokalach, o których wspominałem już uprzednio. Chór odnosił także sukcesy na arenie regionalnej, ogólnokrajowej. Wyjeżdżał na Kaszuby, dawał koncerty w Żukowie, w Kościerzynie, w różnorakich miejscach, pokazując się, krzewiąc po prostu śpiewem tą polską kulturę, nie tylko właśnie na obszarze tutaj Emaus Gdańska, ale też poza nim. Pierwszym dyrygentem chóru był wspomniany w zeszłym tygodniu przeze mnie Ignacy Liczewski, którego to z imienia Super znajduje się w rejonie dawnego cmentarza, dzisiaj Baku, przy ulicy Bema. Chór Harmonia w 1927 roku obchodził bardzo ucznie swoje pięciolecie istnienia. Pięciolecie to odbyło się w zabudowaniu właśnie restauracji Katedera, która tam chociażby w latach 30. była ulubionym miejscem gdańskich nazistów. Ale tak jak wspomniałem, w zeszłym tygodniu tam spotykali się wszyscy właściciel Katedery, przede wszystkim biznesmenem, on nie dbał na to, kto przychodzi, ważne, żeby zapłacił, ważne, żeby po prostu jego interesy się kręcił. I ta Harmonia przez długie lata dobrze prosperowała. W latach 20. brała udział w różnorakich wydarzeniach religijnych, kulturalnych, patriotycznych, rywalizowała z innymi gdańskimi chórami, które warto wspomnieć też, że w zasadzie każda dzielnica miała swój polski chór, każda część gdańska, a Harmonia tutaj nie była wcale jakimś tyle średniakiem, ale w jakichś różnorakich zawodach wyszlachowe także miały miejsce. Rywalizowała ambitnie, zdobywała trofea. No, niemniej jednak w pewnym momencie już okres stagnacji miał to miejsce na początku lat 30. i stąd nie chcąc było spowodowane z faktem, że polskie nabożeństwo tego kościoła zaczęło być stopniowo wycofywane, co było też związane chociażby, jak wspomniałem, z faktem powstania polskich kaplic, polskich kościołów w innych częściach Gdańska, czy to we Wrzeszczu, czy to w Nowym Porcie, czy to na styku Siedle, czy Śródmieścia i kościoła pod nazwaniem Chrystusa Króla Gdańsku. I ta Harmonia na początku lat 30. w tą stagnację popadła, stopniowo zaczęli odbywać korzyści, próby zaczęły przestać odbywać się regularnie i w połowie lat 30. chór zawiesił swoją działalność, później został reaktywowany w nowym miejscu, w nowych warunkach, właśnie przy kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla. Niemniej już wówczas zatracił ten taki lokalny charakter. Siedleccy, tutaj chórzyści, działacze przestali być głównym pionem zasiadającym szeregi tego chóru, a sam zespół stał się takim bardziej ogólnogdańskim zespołem. Myślę, że warto jeszcze przy tej okazji wspomnieć o pewnym Polaku, Augustynie Dumście, który mieszkał przy ulicy Szarej i za którego sprawą w ogóle to tutaj polskie nabożeństwa zaczęły być odbywane. On jeździł chociażby do biskupa Augusta Rodenbrennera właśnie z podaniami, aby tutaj te polskie nabożeństwa mogły być odprawiane. Jeżeli jesteśmy w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka, należy powiedzieć kilka słów o samym Emaus. Jak już wspomniałem, Emaus zostało włączone w granice administracyjne miasta Gdańska dopiero w 1933 roku, co może nieco zaskakiwać z uwagi na bliskość tego terenu względem centrum Gdańska i fakt, że chociażby Święty Wojciech został włączony w granice administracyjne Gdańska wcześniej, w XIX wieku. Teren ten miał taki charakter lekko przedmiejski, bardziej jednak miejski, tutaj budynki, jakie powstawały na właśnie początek XX wieku. Chociaż niektóre mają nieco dłuższą historię, jak chociażby zabudowania w dzisiejszych krzyżownikach dawniej Tempelburgu, gdzie współcześnie działa prywatna szkoła, ale niegdyś był chociażby zakład poprawczy, a jeszcze wcześniej jedna z róż masońskich. Mówię o tych zabudowaniach położonych przy komisariacie policji, dawnym dworze
którego mają historię XVII-wieczną, może nawet jeszcze wcześniejszą. W tamtych zabudowaniach miał także wedle zapisków historycznych przebywać polski król Zygmunt III Waza w pierwszej połowie XVII wieku. Przy okazji Emaus można jeszcze wspomnieć chociażby o obelisku, który dzisiaj znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Łostowickiej z ulicą Kartuską. Obelisku poświęconemu polskim mieszkańcom Emaus, którzy to walczyli w trakcie I wojny światowej w szeregach armii niemieckiej i którzy to stracili życie, a byli właśnie, jak wspomniałem, mieszkańcami Emaus. To swego rodzaju, można powiedzieć, przypadek, los, może cud, że ten obelisk się zachował, chociażby z racji faktu, że tego typu monumenty, obeliski znajdowały się w wielu częściach, nie tylko miasta Gdańska, ale ogółem całych Niemiec, czy obszaru tutaj położonego w kręgu kultury niemieckiej, jakim należy pamiętać przez długie lata, bo mimo wszystko Gdańsk. Drugi taki obelisk znajdował się gdzieś na Siedlcach, najprawdopodobniej przy nieistniejącym już dzisiaj kościele ewangelickim. On się nie zachował, ale zachował się ten obelisk odrestaurowany, postawiony w nowym miejscu, obelisk poświęcony właśnie mieszkańcom Emaus. A tuż obok znajduje się inny obelisk, który to z kolei jest poświęcony pamięci tragicznie zmarłym tutaj mieszkańcom jednej z kamienic, którzy to stracili swoje życie przy okazji nieszczęśliwego wypadku wybuchu gazu w jednej z kamienic. To ciekawe, kamienicy nie podłączonej do sieci miejskiej gazowniczej, gaz zbierał się w jednej z kamienic i doszło po prostu do tragicznego wypadku, którego skutkiem kilkanaście osób poniosło śmierć. Siedlce, Emaus, jak widać, swoją historię mają bardzo, bardzo moim odczuciu interesującą, bardzo ciekawą. Wydawać mi się mogło, nic tutaj nie ma takiego w porównaniu z innymi częściami miasta, czy to z centrum, czy to chociażby z Oliwą, Wrzeszczem. Nic takiego poza tym, co się zachowało monumentalnego. Ale jednak ta historia tutaj dosyć mocno oddziaływała, myślę, oddziaływać będzie z uwagi chociażby na tam bliskości miasta. Ja w tym momencie, w tym miejscu chciałbym Państwu podziękować serdecznie zarówno za zeszłotygodniowy spacer, za obecność, jak i spacer w tym tygodniu. Bardzo się cieszę, że tak liczne grono zechciało przyjść, posłuchać mnie o tym, co opowiadałem. Opowiadałem przede wszystkim właśnie o tych aspektach związanych tutaj z ludnością polską, która żyła na tym obszarze przed II wojną światową. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu Państwa zaciekawiły, że te Siedlce wydały się Państwu nieco bardziej może interesujące niż na pierwszy rzut oka widać. Dziękuję także Panu Andrzejowi Nawarze właśnie za możliwość tego, że prowadziłem te spacery. No i dziękuję bardzo. Znajduje się zdjęcie historyczne też kupione na niemieckiej aukcji, i te zdjęcie pokazuje, jak ten kościół wyglądał w 1926 roku. Jest to zdjęcie zrobione z lotu ptaka, więc też na tym zdjęciu widać taką iglicę, jeszcze 18-metrową iglicę, ta wieża była wyższa. Ten kościół niestety został zniszczony w czasie II wojny światowej. Co się okazuje, został zniszczony w ostatnich tygodniach wojny, w marcu 45 roku, do marca 45 roku ten kościół funkcjonował i nie był zniszczony. Tutaj po lewej stronie są takie małe folderki z historią naszego kościoła, ze zdjęciami, też ze zdjęciami sprzed wojny, jak kościół wyglądał bezpośrednio po wojnie. Tutaj ksiądz proboszcz ma też dużo planów odnośnie tego kościoła. Tutaj ołtarz przebudować tak, jak wyglądał przed II wojną światową. No i jego marzeniem też jest tutaj wybudowanie tej dodatkowej iglicy, tej 18-metrową, no i żeby przywrócić świetność temu kościołowi. Teraz kończą się już remonty głównego dachu kościoła. No i ksiądz proboszcz już myśli, że w przyszłym roku już też zaczniemy starać się o pozwolenia, żeby ta iglica też jeszcze została poostawiona. A odnośnie ołtarza jeszcze, to w tym miejscu był właśnie święty Franciszek Pan Jezus,
obecnie on, ta figura jest Państwa na lewej stronie. I również chciałbym Państwu podziękować za tak liczne przybycie. Dziękuję panu Wojciechowi Grotowi za tak wyczerpujące informacje na temat naszej dzielnicy 7.